Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Prezentując stanowisko Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, druk nr 1112, nasuwają się następujące wątpliwości. Po pierwsze, artykuł 7 punkt 1-4 przewiduje po upływie 20 lat możliwość ponownego pochówku w grobie ziemnym, murowanym, jednoosobowym. Pojawia się w tym miejscu pytanie o powód przyjęcia takiego kryterium czasowego. Czy chodzi tylko o dochody właściciela bądź administratora cmentarza? Przecież w tradycji polskiej czczenie zmarłych jest, że tak powiem, sięga nieco dłużej, jak 20 lat. Ponadto nie każdy umiera w starszym wieku. Kolejną kwestią jest to, co stanie się ze szczątkami osoby pochowanej wcześniej. Po drugie, zgodnie z projektem ustawy prawa do pochówku odmawia się małżonkowi żyjącemu w separacji, co jest całkowicie niezrozumiałe w sytuacji, gdy zmarły nie ma najbliższej rodziny czy osoby bliskiej, skoro jednocześnie, zgodnie z artykułem 10 ust. 1f, prawo do pochówku ma również zwłok, przysługuje również osobom, które dobrowolnie się do tego zobowiązują. Solidarna Polska jest przeciwna przyzwoleniu na przechowywanie prochów osoby zmarłej przez osobę najbliższą wobec osoby zmarłej nie tylko ze względów światopoglądowych, lecz także dlatego, że nie mamy pewności, czy w takich sytuacjach nie dojdzie do profanacji prochów ludzkich. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować sprawnej kontroli nad poszanowaniem godności osoby zmarłej. Nie ma także gwarancji, czy przechowywanie prochów szczątków ludzkich nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osób żyjących w otoczeniu urny, czy nie ma zagrożenia epidemiologicznego i czy nie nastąpi naruszenie norm moralności publicznej. Ponadto projekt ustawy nie był poddany konsultacjom społecznym w szerokim rozumieniu zgodnie z postanowieniem artykułu 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W pełni utożsamiamy się z argumentacją przytoczoną przez kluby Prawa i Sprawiedliwości, jak również Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie będę ich powielał. W związku z czym, biorąc powyższe pod uwagę, w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska wnoszę o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z druk nr 1112. Dziękuję.